W listopadzie ubiegłego roku odbyło się w Bolesławcu duże dwudniowe spotkanie uczestników i sympatyków Ruchu Wolnych Ludzi. To ogólnopolska oddolna inicjatywa, której przyświeca idea integrowania ludzi dążących do realizowania w swoim życiu autentycznej wolności, nie ograniczającej się tylko do formalnych jej aspektów. Bolesławskie środowisko tego ruchu zorganizowało tym razem jednodniowe spotkanie integracyjne. Takim tańcem do pieśni, która jest hymnem Ruchu Wolnych Ludzi, rozpoczęło się spotkanie w Bolesławcu. To polska wersja francuskiej pieśni Danser Encore. Podstawą spotkania były tym razem wykłady. Oscylowały one wokół i kwestii wolnościowych, i tych dotyczących zdrowia. Będzie profilaktyka nowotworowa chorób piersi, diagnoza, wsparcie i co dalej. Będzie Cezary mówił o inhalacjach wodorem molekularnym i będzie zdrowie drogą do wolności Wiesiu Surzyn. Dziś mamy 6 prelegentów. Do wolnościowej tematyki ściśle nawiązywał wykład AI Iskry, która podjęła w nim kwestię autentyczności w życiu każdego człowieka. Prelegentka zaprezentowała pozytywną wizję człowieka, od którego zależy to, czy w swoim życiu wykorzysta wszystkie szanse, które daje mu jego człowieczeństwo. My jesteśmy istotami doskonałymi i te doskonałe istoty w tym świecie mają obfitość wszystkiego, absolutnie wszystkiego, od wolności po dobrobyt materialny, po dobrobyt emocjonalny, równowagę emocjonalną. I my po prostu tylko blokujemy się i zamykamy te wszystkie drzwi i skupiamy się i bardzo dużo wysiłku zużywamy, żeby te wszystkie drzwi pozostawały zamknięte. A jak popracujemy nad tym, nad tą naszą autentycznością, to nagle się okazuje, że te drzwi zaczynają się otwierać i wszystko samo automatycznie napływa. Autentyczność według prelegentki to postawa wykorzystywania tych szans, co buduje z kolei ten wolnościowy rys każdego człowieka, który zechce tylko być w tym sensie autentyczny. W naszej poczuciu wolności my musimy być odważni. Po prostu, żeby czuć wolność, to musimy czuć tą sprawczość, czuć to, że damy radę sobie w każdych warunkach poradzić i stąd ta autentyczność. Autentyczność bierze się z poczucia braku lęku też, bo wtedy dopiero, jeżeli nas nie zagłuszają jakieś myśli zaburzające nasze poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie wartości, to wtedy dopiero wypływa ta nasza taka prawdziwa istota i wypływa to, no, ten nasz potencjał, który możemy wykorzystać właśnie dla wolności. Tego ducha wolnościowego dotyczył też wykład Janusza Zagórskiego z niezależnej telewizji NTV, który podjął kwestię wymiaru społecznego i politycznego wolności. Chcemy być normalni, chcemy być tacy z sobą, chcemy być autentyczni, motyw, a jednocześnie w tej przestrzeni publicznej jest to bardzo trudne. I pytanie, czy to się może zmienić? Czy my możemy po prostu być sobą i nie będziemy się bać i wyłaniać do jakichś ważnych ról społecznych, jakie są. I to jest wielka rewolucja, która tak naprawdę czeka świat. Mi się wydaje, że ona w tej chwili się toczy. Realnym działaniem, którego celem ma być taka wolnościowa przemiana społeczna, jest Ruch Wolnych Ludzi, którzy wcielają w życie rozwiązania demokratyczne opierające się na idei demokracji bezpośredniej.